o godzinie 7 rano do piwnicy, w której mieściła się kwatera generała Friedricha Paulusa w Stalingradzie. Wszedł pułkownik Schmidt. Poinformował dowódcę 6 armii, że Hitler mianował go feldmarszałkiem. I zaraz potem dodał, że w drugim pomieszczeniu oczekują dwaj przedstawiciele Armii Czerwonej, generał Łaskin i pułkownik Łukin. Przybyli, aby omówić warunki kapitulacji wojsk niemieckich. Kilka godzin później warunki kapitulacji zostały omówione. Feldmarszałek Friedrich Paulus był pierwszym od 1871 roku feldmarszałkiem niemieckim, który oddał się do niewoli razem ze swoją armią. Jak doszło do bitwy stalingradzkiej, jednej z największych na froncie wschodnim, bitwy decydującej dla losów wojny na tym teatrze działań, bitwy, która miała bezpośredni wpływ na złamanie niemieckiej potęgi militarnej i gospodarczej. Musimy cofnąć się o pół roku, do grudnia 1941 roku. Na początku grudnia 1941 roku Niemcy doszli do Moskwy. W odległości zaledwie 30 km od miasta niemieckie oddziały pancerne szykowały się do ostatecznej ofensywy. Jednakże Hitler już wcześniej popełnił błąd. Jemu i jego strategom zabrakło wyobraźni podczas planowania podboju Związku Radzieckiego. Nie rozumieli, jak ogromny jest to kraj i jak wiele czasu będzie potrzeba na jego podbicie. Planowali, że odniosą zwycięstwo najpóźniej do końca października. Pierwsze zwycięstwa potwierdzały te przewidywania. Uderzenia niemieckich kolumn pancernych i lotnictwa roznosiły w puch słabe, źle wyposażone i dowodzone oddziały Armii Czerwonej. Hitler uważał, że ma czas na zdobycie Moskwy. Dlatego skierował swoje wojska najpierw na Ukrainę, ważny rejon rolniczy, i Leningrad, ważny rejon przemysłowy. Dopiero 2 października zdecydował się uderzyć na Moskwę. Wojska niemieckie nie były przygotowane do mrozów, jakie przyszły w listopadzie. Żołnierze nie mieli ciepłych mundurów. W silnikach samolotów, czołgów, samochodów nie było zimowego oleju i płynu niezamarzającego. Generał Mróz okazał się potężnym wrogiem hamującym działania niemieckiego lotnictwa i jednostek pancernych. Rosjanie, ponosząc ogromne straty na froncie, zdołali jednak zmobilizować nowe dywizje, wyposażyć je i rzucić do walki. Szóstego grudnia rozpoczęli kontrofensywę pod Moskwą i odepchnęli Niemców o kilkaset kilometrów na zachód. Ten zryw, okupiony nowymi, bardzo wysokimi stratami, nie trwał długo. Liczebność Armii Czerwonej, która na początku wojny wynosiła 4 700 000 żołnierzy, na początku 1942 roku spadła do 2 300 000.
pierwszej połowie 1942 roku siły radzieckie wyczerpały się. Gdy odpuścił mróz, Niemcy zaczęli odzyskiwać utracony teren. Kwietnia 1942 roku Hitler podpisał dyrektywę numer 42, stanowiącą, że zdobycie Moskwy i Leningradu utraciło pierwszoplanowe znaczenie. Wszystkie wysiłki należało skoncentrować na opanowaniu radzieckich źródeł ropy naftowej, a więc zdobyciu Kaukazu. Gdyby plan ten udało się zrealizować, miałoby to ogromne znaczenie dla niemieckiej gospodarki wojennej i dla całej II wojny światowej. W połowie 1942 roku wojska niemieckie walczące na froncie wschodnim liczyły 5 388 tysięcy żołnierzy, którzy mieli 3164 czołgi i działa pancerne, 2815 samolotów bojowych i 51 164 działa i moździerze. Dla żołnierzy trzeba było wyprodukować i dostarczyć każdego dnia 16 970 ton żywności. Napełnienie zbiorników czołgów i dział samobieżnych wymagało dostarczenia około 1,5 miliona litrów benzyny, a ta ilość pozwalała przejechać tylko 200 km. Działa wystrzeliwały każdego dnia tysiące, dziesiątki tysięcy pocisków, które trzeba było wyprodukować i dowieźć. Maja 1942 roku kierowanie przemysłem wojennym przejął Albert Speer. On nadał gospodarce niesłychany dynamizm. Produkcja zbrojeniowa wzrastała z miesiąca na miesiąc. A to oznaczało, że fabryki potrzebują z miesiąca na miesiąc więcej surowców. Rudy żelaza, kauczuku, rudy metali kolorowych, przede wszystkim ropy naftowej. Do chwili uderzenia na Związek Radziecki głównym dostawcą ropy naftowej dla niemieckiej gospodarki była Rumunia. Złoża radzieckie były niepomiernie większe. Hitler, myśląc o dalszym prowadzeniu wojny, musiał uzyskać dostęp do kaukaskich pól naftowych. Dlatego też w tamtą stronę skierował swoje armie. Armie niemieckie, idące przez Ukrainę i Krym w stronę Kaukazu, stanowiły północne ramię gigantycznych kleszczy, które miały zamknąć się na Bliskim Wschodzie. 21 lutego 1942 roku w Afryce Północnej generał Erwin Rommel rzucił swoje wojska do ataku na pozycję brytyjskiej 8 Armii. Czerwca dowódca wojsk brytyjskich nakazał odwrót do Egiptu. Wojska niemieckie uzyskały realną szansę dojścia do Kairu, a stamtąd kontynuowania marszu w stronę Kaukazu. W ten sposób zamknęłyby się wielkie kleszcze. Niemieckie armie idące przez Związek Radziecki spotkałyby oddziały afrykańskie. W takiej sytuacji Turcja, która wcześniej zawarła sojusz z Niemcami, ale nie włączyła się do działań wojennych, musiałaby aktywnie wesprzeć państwa osi. Na Dalekim Wschodzie alianci nie byli w stanie stawić oporu Japończykom. W
kwietniu 1942 roku Japończycy zajęli centralną część Birmy i było oczywiste, że wkrótce wyruszą stamtąd w stronę Indii. Jak dalej miałyby przebiegać działania Niemców i Japończyków? Niemcy przez Iran i Afganistan wyruszyliby w stronę Indii od zachodu. Od wschodu weszłyby tam wojska japońskie. Słabe i zdemoralizowane porażkami wojska brytyjskie nie mogłyby stawić skutecznego oporu w obronie perły w koronie brytyjskiego imperium. Nic nie wskazywało na to, że cokolwiek może Niemcom przeszkodzić w realizacji tego planu. Brytyjskie wojska lądowe po kompromitujących porażkach we Francji, na Bałkanach, w Afryce Północnej, na Krecie, na Dalekim Wschodzie nie były zdolne do podjęcia ofensywy. Amerykańskie wojska cofały się na całym ogromnym froncie na Pacyfiku. Militarna machina tego państwa dopiero ruszała. I choć prezydent i strategzy amerykańscy planowali stworzenie drugiego frontu w Europie już we wrześniu 1942 roku, były to plany absolutnie nierealne. Związek Radziecki nigdy nie ujawnił, ilu obywateli tego państwa zginęło w tamtym okresie. Bez wątpienia był to czas poświęceń najwyższych. Armia Czerwona za cenę ogromnych strat zatrzymywała niemieckie dywizje pancerne. Propaganda zdołała przekonać obywateli, że zwycięstwo Niemiec oznacza śmierć, a bestialstwa, jakich dopuszczały się oddziały SS na Ukrainie, Białorusi, w Rosji, w republikach nadbałtyckich, potwierdzały konieczność wszelkich wyrzeczeń, aby zatrzymać wroga, zatrzymać śmierć. Stalin, oprawca milionów, stawał się bohaterem i obrońcą przed potworem Hitlerem. Rosjanie i narody Związku Radzieckiego chwytały za broń. Wstępowały do Armii Czerwonej. W 1942 roku liczebność Armii Czerwonej zaczęła rosnąć. Na początku roku wynosiła 2 miliony 300 tysięcy. W maju tego roku przekroczyła 5 milionów żołnierzy. Mobilizacja objęła również przemysł. Szybko zakończono ewakuację zakładów przemysłowych z terenów zagrożonych przez Niemców do rejonów, gdzie nie spadały bomby niemieckich bombowców. Udział zakładów przemysłu wojennego za Uralem wzrósł z 18% w czerwcu 1941 roku do 76% w czerwcu 1942 roku. Produkcja przemysłowa, która gwałtownie zmniejszyła się w drugiej połowie 1941 roku, od początku 1942 roku zaczęła szybko rosnąć. Co najważniejsze, przemysł, wykorzystując frontowe doświadczenia, rozpoczynał produkcję nowych typów broni. Oto na przykład samoloty Il-2, niezwykle groźne dla niemieckich czołgów i bardzo odporne na uszkodzenia. Pociski z ich działek przebijały pancerze wszystkich niemieckich czołgów. Rosjanie wykorzystywali doświadczenie, często okupione tysiącami, dziesiątkami tysięcy ofiar. Modernizowali swoje siły zbrojne, utworzyli dywizję artylerii, zmodernizowali, zreorganizowali dywizję piechoty i dowodzenie. Co najważniejsze, 9 października 1942 roku dekretem Prezydium Rady Najwyższej został rozwiązany korpus komisarzy politycznych, ludzi przydzielanych do wszystkich większych jednostek, którzy w tych jednostkach mieli władzę większą niż dowódcy jednostek. Do nich należały ostateczne decyzje. Oni mogli zmienić rozkaz dowódcy. W ogromnej większości przypadków byli to ludzie niekompetentni, nieznający rzemiosła wojennego.
ich niekompetencja, ignorancja, połączona z butą i arogancją wynikającą z tak ogromnych uprawnień i braku odpowiedzialności, przesądzały o wynikach wielu bitew, były przyczyną wielu klęsk i tysięcy ofiar. Nie odeszli całkowicie. 200 z nich zostało dowódcami pułków, 600 dowódcami batalionów, ale wojsko z ulgą przyjęło wiadomość o zlikwidowaniu stanowiska komisarza politycznego i bardzo usprawniło to proces dowodzenia. Dowództwo Armii Czerwonej miało jeszcze jeden atut w ręku – partyzantów. Niemalże wszystkie oddziały partyzanckie powstające na tyłach frontu podlegały centralnemu kierownictwu sprawowanemu przez Centralny Sztab Ruchu Partyzanckiego. Ale do dzisiaj nie ma wiarygodnych danych na temat liczebności i walki oddziałów partyzanckich. Według oficjalnych danych na wiosnę 1942 roku na tyłach wroga działało 72 tysiące partyzantów. Od kwietnia do lipca 1942 roku partyzanci działający na zapleczu niemieckiej grupy armii Mitte zniszczyli 190 parowozów, 716 wagonów i uszkodzili tory na długości ponad 13 kilometrów. W sierpniu 1942 roku Hitler wydał dyrektywę, w której stwierdził, że partyzanci mogą poważnie zagrozić zaopatrzeniu frontu i gospodarczej eksploatacji tego kraju. Rozciągnięte na ponad 1200 km linie komunikacyjne prowadzące z Rzeszy pod Stalingrad były czułym miejscem hitlerowskiej armii. Tam uderzali partyzanci. Taka była sytuacja po obydwu stronach frontu, gdy wojska niemieckie wyruszały do tej wielkiej operacji podboju Kaukazu. Były w pełnym uderzeniu, ale ich sytuacja nie była najlepsza, a najgorsze było jeszcze przed nimi. Hitler przejmował bezpośrednie dowodzenie nad armiami wschodniego frontu. I zaraz, na samym początku, popełnił wiele błędów. Podstawowy błąd polegał na znacznym osłabieniu sił wyznaczonych do wielkich operacji na południu. 9. i 11. Dywizje Pancerne zostały wycofane z drugiej armii. Doskonale wyposażona i uzbrojona dywizja SS Leibstandarte Adolf Hitler została odesłana do Francji, gdzie miała odpierać ewentualną inwazję aliantów zachodnich. W rezultacie siła grupy armii A i B zmniejszyła się z 68 dywizji w czerwcu 1942 roku do 57 dywizji w sierpniu. Co prawda działania niemieckich dywizji miały wspierać 36 dywizji sojuszniczych, ale nie przedstawiały one tak dużej jak niemieckie wartości bojowej. Największą groźbą dla wojsk niemieckich był bezmiar terenów, które mieli zająć. 28 czerwca długość frontu, na którym walczyły niemieckie dywizje, wynosiła 800 km. W listopadzie wzrosła do 4000 km. Niemcy w tym pochodzie na południe, w stronę Kaukazu, na lewym skrzydle mieli Stalingrad. Co ciekawe i co dziwne, do drugiej połowy lipca 1942 roku nie myśleli o zdobyciu miasta. Dyrektywa z 5 kwietnia 1942 roku mówiła o próbie zawładnięcia Stalingradem lub co najmniej poddania go oddziaływaniu ciężkiej artylerii, aby utracił znaczenie jako ośrodek przemysłowy i węzeł komunikacyjny. Tak stanowiła dyrektywa OKW, ale nie było jednoznacznego rozkazu zdobycia Stalingradu. Dopiero 18 lipca Hitler rzucił swoje armie na Stalingrad. Był to bardzo ważny ośrodek przemysłowy. W tym mieście działała fabryka traktorów,
która w 1941 i w pierwszej połowie 1942 roku była największym producentem czołgów T-34. Potem, w następstwie zniszczeń, produkcja spadła, ale w czasie całej wojny wyprodukowano tam 3000 tych wozów bojowych. Huta Krasnej Aktiabry dostarczała stal pancerną, wieże i kadłuby do czołgów. Fabryka Barikady produkowała amunicję i karabiny maszynowe. To największe ze stalingradzkich zakładów, które miały istotne znaczenie dla radzieckiego wysiłku wojennego. Stalingrad miał ogromne znaczenie jako węzeł komunikacyjny. Według ocen niemieckich w tym mieście każdego roku przeładowywano 30 milionów ton towarów, w tym 10 milionów ton ropy z pól Kaukazu. Gdy wojska niemieckie runęły na Stalingrad, sytuacja w Armii Czerwonej była bardzo niedobra. Morale, ten niezwykle ważny czynnik, równie ważny jak uzbrojenie i amunicja, był bardzo, bardzo, morale było bardzo niskie. Przesądziła o tym seria klęsk. Kercz, Charków, gdzie 214 tysięcy żołnierzy radzieckich dostało się do niewoli, Sewastopol, Rostow. Właśnie upadek Rostowa przepełnił czarę goryczy Armii Czerwonej. Przesądził o bardzo wysokim stopniu demoralizacji Armii Czerwonej. Tak więc 24-25 lipca żołnierze radzieccy utracili wiarę w zwycięstwo. To była groźba bardzo poważna. I właśnie dlatego 28 lipca Stalin wydał rozkaz numer 227. Potrzebujemy porządku i dyscypliny w naszych kompaniach, batalionach, pułkach, dywizjach, jednostkach pancernych i powietrznych dywizjonach. To jest nasza największa słabość. Jeżeli chcemy bronić i uratować kraj, musimy narzucić ściślejszą dyscyplinę i porządek w armii. Tchórze i panikarze będą rozstrzeliwani na miejscu. Każdy dowódca, żołnierz i oficer polityczny musi być poddany żelaznej dyscyplinie. Ani kroku w tył, pisał Stalin. Stalingrad gotował się do obrony. Pierwsze przygotowania podjęto już w październiku 1941 roku, ale zarzucono je wkrótce, gdyż uderzenia wojsk niemieckich na Leningrad i Moskwę zdawały się wskazywać, że nie istnieje bezpośrednie zagrożenie dla Stalingradu. W połowie 1942 roku, gdy groźba była już widoczna, podjęto przygotowania. Miejski Komitet Obrony zmobilizował 100 tysięcy mieszkańców do prac fortyfikacyjnych. Budowano 4 pasy obrony, ale popełniono wiele błędów. Nie wykorzystano należycie ukształtowania terenu. Zbyt nieliczne były umocnione gniazdo oporu. Większość stanowisk artylerii i karabinów maszynowych osłaniały wały ziemne i drewniane stropy. Zabrakło czasu na wybudowanie fortyfikacji, które mogłyby powstrzymać wojska niemieckie na przedpolach Stalingradu. 22 lipca dwa niemieckie zgrupowania z 6 Armii generała Paulusa uderzyły z zamiarem przełamania obrony radzieckiej na łuku Donu i opanowania z marszu Stalingradu. Samoloty 4. Floty miały złamać radziecki opór i utorować drogę dywizjom pancernym. Ale Stalingrad bronił się.
Za 2 tygodnie Stalingrad, część druga. Przedstawimy Państwu przebieg dramatycznych walk o miasto, którego obrońcy zatrzymali 2 niemieckie armie. Pokażemy działania wojsk wykonujących operację Uranus, w której wyniku Armia Czerwona otoczyła 6. Armię generała Friedricha Paulusa. Po raz pierwszy pokażemy Państwu unikatowe zdjęcia filmowe z bitwy, która zmieniła bieg II wojny światowej.